Jedną z najciekawszych postaci związanych z Tarnowem, aczkolwiek dzisiaj już nieco zapomnianą, jest Jerzy Braun. Poeta, prozaik, działacz polityczny, filozof, a także, a może przede wszystkim, harcerz. Spod jego pióra wyszło jedno z najsłynniejszych pieśni harcerskich, Płonie ognisko i szumią kniele. W listopadzie 1918 roku, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, tutaj w tym budynku, który znajduje się za nami, wówczas 17-letni Jerzy skomponował i napisał i słowa, i melodię do tej pieśni. Braun nie urodził się w Tarnowie, urodził się w nieodległej Dąbrowie Tarnowskiej. Do Tarnowa przyjechał razem z rodzicami dopiero po czwartej klasie szkoły podstawowej i tutaj uczęszczał do gimnazjum. Jego ojciec, który był notariuszem, dostał od Urzędu Miasta mieszkanie w nowo otwartym wówczas budynku tarnowskich wodociągów i tutaj na jednym z pięter w wielopokojowym mieszkaniu mieszkała cała rodzina Braun. W dwudziestoleciu międzywojennym. Najpierw studiował w Krakowie, później przeniósł się do Warszawy, a później w czasie II wojny światowej działał w takim stowarzyszeniu, które się nazywało Unia. To było takie stowarzyszenie, które było między innymi związane z walką o niepodległość. W każdym razie po II wojnie światowej to stowarzyszenie połączyło się i stworzyło Stronnictwo Pracy, za co po II wojnie właśnie światowej Braun został skazany przez rząd komunistyczny na karę śmierci. W brutalnym bardzo przesłuchaniu, które odbyło się, któremu został poddany, stracił wszystkie zęby i jedno oko. Został skazany na karę śmierci, wyszedł po 8 latach. Później w 1965 roku wyjechał do Włoch, tam 10 lat później zmarł w Rzymie.